problemy z Jeep Squadem, były problemy z innymi wykonawcami, jednak tak po kolei ich przekonywałem. Właściwie bardzo dużo w tych przekonywaniach pomógł mi Volt i Tytus. I Tytus cały czas mi powtarzał i pamiętam jak dzisiaj stał mi nad uchem i mówił: stary, musi tam być paktofonika. A Tytus to jest, jeśli Państwo nie wiedzą, wydawca, prowadzi oficynę wydawniczą Asphalt Records, między innymi wydaje Ostrego, Łonę i kilku jeszcze innych zacnych artystów. I to jest taka kultowa postać dla polskiego hip-hopu. I rozmawialiśmy o tym bardzo dużo, nie tylko zresztą z Tytusem, z Voltem, z paroma jeszcze innymi kolegami. Oczywiście oni mieli swoich faworytów, ja też miałem swoich faworytów i to było właściwie taki coś takiego bardzo szczególnego. Ja pamiętam, jak oni wychodzili na scenę, oni nie potrafili mikrofonu trzymać. Oni opowiadali swoje historie, natomiast Bolek Pławica, reżyser tego pierwszego, reżyser telewizyjny tego pierwszego koncertu, mówił im: słuchajcie, trzymajcie tak. Ale wszyscy byli niezwykle przejęci. I pamiętam jeszcze taką scenę, która zresztą chyba w Blokersach jest, że jest 3 minuty do koncertu, musimy zacząć bardzo punktualnie go zrealizować. Pamiętam, że tacy siedzą chyba we 4 czy 5 na murku, taki tam był murek Rachu, Focus, Sot, DJ Bambus i oni tak patrzą, tacy, nie wiem, czy przerażeni, czy właściwie gdzieś tam w próżnię. I nagle przylatuje Piotrek Klat, który pracował w redakcji muzycznej Telewizji Polskiej i mówi: stary, musimy powiesić baner radiostacji, bo to jest nasz sponsor. A ja mu powiedziałem coś, czego w tej chwili na antenie nie mogę powtórzyć. Jestem bardzo ciekawy. No właśnie, ciekawe historie po latach wychodzą, ale dotykają wątku, który bardzo chciałam wprowadzić i ten układ też nas na scenie, mam nadzieję, jakby w tym wątku może się zrealizować, a mianowicie tej walki, no bo to, o czym opowiadasz, to jest oczywiście już pewien finał. Udało się zorganizować koncert, udało się przekonać, żeby te wszystkie kamery, wozy postawić i zaryzykować. Bo nie wiadomo było, co się wydarzy, sam mówiłeś, koncert podwyższonego ryzyka. Tak, ale przepraszam, Agnieszka, ci przerwę. Jak Bolka Pawicy zapytałem, czy zrobi ze mną ten koncert, odpowiedział: tak, bo uwielbiam utwór Jestem Bogiem. To była pierwsza rzecz, którą Bolek Pawica do mnie powiedział i to było wszystko, co on znał wtedy z hip-hopu, wtedy. Walka. Czyli wracamy znowu do tego samego, prawda, że jeden z zespołów ówczesnej sceny hip-hopowej, oczywiście, zgadza się, niemniej jednak ten utwór jest naprawdę, naprawdę szczególny. To mówiliśmy o prawdzie, o autentyczności. Ten film to... Była taka historia, mianowicie kiedy... Bo ja jeszcze miałem jeden, jakby tak, no nie chcę się chwalić, ale jest to nawet napisane w pierwszym wydaniu, więc powiem. Ja po prostu wraz z moją żoną suszyliśmy głowę Maćkowi Pisukowi, kiedy słyszeliśmy tę historię o tym, jak cały świat filmowy, a jeszcze nie było wtedy Jurka Kapuścińskiego, trzeba dodać, jako szefa kadru, więc cały świat filmowy olewał to, nie rozumiał tego hip-hopu, nie rozumiał tego scenariusza, nie rozumiał, Maciek nie mógł się z tym przebić, jeszcze było zamrożone 2 lata w ITI-u, prawa autorskie, etc., nie ma o czym mówić. W każdym razie, kiedy było dużo, dużo problemów z tym, żeby film powstał, a był tak wspaniały scenariusz, ja powiedziałem: Maciek, to się tak genialnie czyta, tak fantastycznie się to czyta, że ty musisz to wydać jako książkę. Co, zwariowałeś? Scenariusz wydać jako książkę? Tak, musisz to wydać jako książkę. On przysłał nam, kiedy już skończył scenariusz, przysłał nam go na maila. Myśmy wstali rano, jak to ludzie wstają z łóżka i żona mi czytała na głos. Nie ubraliśmy się, znaczy... Bez szczegółów takich, błaga! Bez śniadania, tak. Dokładnie tak to wyglądało. Aż skończyła czytanie całego scenariusza i było po kilku godzinach. Myśmy nie mogli przerwać czytania tego scenariusza. W związku z tym ja powiedziałem Maćkowi, że on to musi zrobić i tak się stało i krytyka polityczna wydała. I jak na nakłady krytyki politycznej, która ma, jeśli jest kilka tysięcy, to jest super, tam było, zdaje się, 20 kilka czy 30 tysięcy nakładu, a teraz jeszcze jest dobitka, teraz jest drugie wydanie w tych dniach wyszło, także to był niesamowity sukces. Paktofonika, przewodnik krytyki politycznej, od razu poddamy ten tytuł. Tak. 2008 rok, pierwszy wydanie.
Dlaczego ja mówię o tym autentyczności, o tej prawdzie? Dlatego, że zarówno radiostacja wtedy, jej główną cechą właśnie, którą się, uważaliśmy, że musi ona być widoczna, ona po prostu nie może być zdrady, to jest autentyczność, tak? To jest prawda. To samo było, to samo jest z prawdziwymi zespołami hip-hopowymi. No jeśli zaczyna się tam jakieś pozerstwo wchodzi i tak dalej, to po prostu ludzie to widzą po prostu olewają to. I teraz tak, wiemy, że ten scenariusz jest taki prawdziwy, ale cholera wie, kto to weźmie, kto to zrealizuje, jak nakręci, jakimi zdjęciami, jacy aktorzy będą grali tych żyjących, chodzących tutaj w Polsce chłopaków. I byliśmy na jakiejś imprezie w Harendzie. To mi przypomina, że widziałam taki, przeglądając internet, starą zajawkę występu. Było tak zapowiedziane. Koncert Paktofoniki wystąpi dwóch jeszcze żyjących członków. Jak, tak, albo że mogę powiedzieć, jak żywi, to jest tak. I fokus mnie, no chyba był po jakimś tam, było fajnie, było rozrywkowo. I pamiętam, że tak mnie, złapał mnie za bluzę, do ściany tak popchnął i powiedział, Sito, ty musisz mi przysiąc, że nikt nie skrewi i że to nie będzie gówno. Musisz mi to przysiąc, że to nie będzie jakiś obciach. Ja mówię, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja jestem ochroniarzem. Słucham? Ja jestem ochroniarzem. Nie. Yeah. No i kiedy Maciek mówił, że a może tutaj, a może tutaj zróbmy to, a może tu zróbmy. Ja mówię, słuchaj, no Jurek Kapuściński to jest firma, której ja ufam, także sądzę, że to jest dobrze trafione. No i jakoś, nie wiem, jak będę się widział teraz z Fokusem, to spytam się, czy żyje, czy nie żyje, ale wydaje mi się, że żyje, bo wiem, że zaakceptowali chłopaków. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, sytuację, że ktoś ma Was zagrać, tak? No to przypomnę z cyklu, fragment z filmu Miś, prawda, gdzie ona znalazła z dublera i on mówi tak, ta włochata małpa z czarnym ryjem to miałem być ja? A przecież to był też tym, prawda? Więc trudno jest zareagować, albo na przykład ktoś mówi, że o, masz sobowtóra, wiesz, i spotyka się, ten facet to jest mój sobowtór, ten ktoś, a oni jednak zaakceptowali i biorą udział w promocji. No i to jest bardzo tak, fajne. Ale nie było to takie proste, to się teraz fajnie mówi. Dlatego, bo chłopaki miały traumy z czasów dawnych, prawda? No i w końcu nie wiedzieli, czy my się nie zachowamy z Jurkiem podobnie. I, jak wydawcy ich płyt. Na przykład, prawda? I no, to trochę trwało, nim zaczęliśmy bardzo ściśle współpracować z Jurkiem Kapuścińskim, włożyliśmy sporo pracy. I muszę Państwu powiedzieć, że ten film nie byłby w takim kształcie, jakby nie ścisła współpraca z Rahimem i z Fokusem. I także DJ Bambus nam pomagał, bo w pewnym momencie pękły lody i chłopaki zrozumiały, że mają do czynienia z inną jakością, że nas naprawdę interesuje wyłącznie dobry film, nie zresztą poza tym. W takim wywiadzie, który można oglądać także na naszych stronach polskiradio.pl/3, Rahim opowiada o tym momencie, w którym obserwując Marcina Kowalczyka zrozumieli, nastąpił ten moment przełomu. Mieli problem z tym, żeby traktować go jak magika i nagle w pewnym momencie słuchając go, jak on gdzieś odzywa się z głośników, poczuł dreszcz i to był ten moment, w którym po prostu z jednej strony Marcin po prostu wszedł w postać tak całkowicie, a z drugiej strony oni nagle przestali pamiętać, że to jest aktor i przy tej okazji powiedzmy, że Dawid Ogrodnik wciela się w Rahima, a Fokusa gra Tomasz Szuchart. I to naprawdę, no ja nie znałam nigdy magika, więc nie mogłam mieć tutaj żadnych skojarzeń, ale ponieważ Fokusa i Rahima tak, pierwsze minuty to jest problem z wejściem w to, że rzeczywiście ludzie, których znamy, wiemy jak się ruszają, tak wyglądają, ale to tak szybko znika właśnie przez to, że narracja tego filmu prowadzi w inną stronę. Ale już na przykład głosem Fokus, no przyznasz, że zamykasz oczy, widzisz Fokusa. Tak. Świetnie zrobiony. Czas biegnie, nie wiem dlaczego to tak szybko. Gdyby ktoś wykonana. Chciał się do nas dołączyć, to zapraszam. Ostatnia pracę. Chwila, tutaj pan i tutaj pan. To mamy naprawdę mało czasu, a jeszcze chciałabym poruszyć te dwa wątki właśnie przebijania się i... Tak, to działa. Dobry wieczór. Tomasz Niedzielski.
takie właśnie pierwsze wrażenia to to, że filmowcy wiedzą, że najtrudniej jest oddać tą przeszłość bardzo nieodległą. Czyli na przykład łatwiej jest oddać lata 60., bo wtedy wiadomo, co było, jak wszystko dokładnie zmienić. Natomiast to, co się zmieniło przez ostatnie 10 lat, to są czasami niuanse. I jak widzi się tą toaletę na przykład, taką męską, odrapaną, gdzie po prostu ja sobie to przypominam, bo jestem z tego pokolenia właśnie lat drugiej połowy, lat 70. i 80. pierwszej połowy. I właśnie to jest taki jeden męski świat, który został tutaj pokazany.